Wojna w Ukrainie. Jak można pomóc? Wojna Rosja-Ukraina. Pomoc dla obywateli i uchodźców z Ukrainy. Jak można wesprzeć? Wojna na Ukrainie trwa trzeci dzień. Polacy od początku inwazji Rosji na naszych sąsiadów ruszyli z pomocą dla Ukraińców. Tworzone są oddolne inicjatywy, ale na najwyższych obrotach działają również organizacje pomocowe, które uruchomiły zbiórki dla Ukraińców. Polska akcja humanitarna apeluje o pomoc dla tych, którzy będą zmuszeni do ucieczki ze swoich domów. Trwająca od 2014 roku wojna we wschodniej Ukrainie objęła dziś terytorium całego kraju. Według szacunków, nawet 2 milionów osób zostanie zmuszonych do szukania schronienia w bezpieczniejszych rejonach, połowa z nich może zdecydować się na przekroczenie granicy z Polską. Nasilone ostrzały, bombardowania infrastruktury, a także odcięcie od dostaw żywności czy leków zagrażają zdrowiu i życiu milionów osób. Działająca od 8 lat w Ukrainie polska akcja humanitarna apeluje o pomoc dla tych, którzy będą zmuszeni do ucieczki ze swoich domów. Spodziewamy się, że ludzie, którzy będą uciekać, wezmą ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy, mówi Helena Krajewska-Spach. W pierwszej kolejności będziemy dostarczać im na przykład żywność czy inne niezbędne produkty, aby mogli przetrwać te najtrudniejsze chwile. Wojna w Ukrainie. Jak można pomóc? Pomocą zostaną objęte osoby, które będą się przemieszczać wewnątrz kraju, jak również mieszkańcy Ukrainy, którzy zdecydują się na przekroczenie polskiej granicy. Sytuacja w Ukrainie jest bardzo dynamiczna, dlatego Pach będzie na bieżąco reagować na zmieniające się potrzeby. Polska akcja humanitarna jest gotowa na pomoc mieszkańcom Ukrainy, mówi Rafał Grzelewski z Pach. Liczymy, że społeczeństwo odpowie na apel o wsparcie naszych najbliższych sąsiadów. Jak wesprzeć działania Pach? Wpłać przez specjalną zbiórkę https pach Ukraina. Wpłać przez stronę PAH, https: pach.org.pl w placu. Przekaż przelew na konto numer 02 2490 0005 0004 608 316 8772 z dopiskiem. Pomagam z PAH.